Ósma Liga Mistrzów. To będzie prawdziwe kino akcji. Zaczynamy nowy, jednoodcinkowy sezon magazynu o najlepszych rozgrywkach piłkarskich na świecie. Bo chyba nikt nadal nie ma wątpliwości, że to właśnie w ósmej lidze grają najlepsi zawodnicy. No nie! Zapytam w takim razie o najmocniejsze strony waszego zespołu. Którzy strzelają najładniejsze gole. Orzesz, kurwa! To tu stosuje się najnowsze rozwiązania taktyczne. No wiemy, wypierdalamy to! To tu pracują najlepsi sędziowie. Kartkę mu, kurwa, od razu! Gdzie ty jesteś, kurwa, druga wyjebany? Ej, płacę tą kartkę, żyta! Ty, kurwa, jebany! Masz umienicę go! W ósmej lidze nie brakuje, rzecz jasna, również najwybitniejszych ekspertów. Out, mówiłem, out! Spokojnie, ty będziesz, kurwa, kurs trenerski zrobić, a pierdolę, ty byś, kurwa, był debesiak. Myślę, że byś spadł, kurwa, z B-klasy nawet. Zapraszamy więc na krótki przegląd szlagierów, których zazdrości nam cały piłkarski świat. Ale pięknie. Na początek wizyta u słynnych wirtuozów z formacji piłkarskiej o nazwie Farmacja Tarchomin. Olala, nasza farmacja dzisiaj gra. Olala, bramkę strzeli, może dwie. Co się pani nie podobało w tym utworze? I za tę artystyczną spójność cenimy farmację najbardziej. Jak rymują, tak grają. Teoretycznie, globalnie, analnie i niebanalnie tak. Powiedz pani, które w ogóle miejsce macie po rundzie jesiennej? Mieliśmy przedostatnie, ale wycofała się Pogoń, więc ostatnie. No dobra, grajcie coś. Wszystko jak widać nadal na swoim miejscu. Mimo że w tym sezonie farmacja zmieniła ósmoligową grupę, to nadal, mimo że jest to grupa słabsza, farmacja regularnie dostaje w dupę. Jest, zajebał. Wrażenie robią chociażby mecze u siebie. Na swoim gorącym terenie polski Bayer Leverkusen sparzył się tyle razy, ile się tylko dało. Wszystkie mecze u siebie w dupę. Tak. Zero punktów i w piłkarską przemianę wierzą już chyba tylko europejscy skauci, którzy w zawodnikach farmacji dostrzegają coś, czego nie są w stanie dostrzec oni sami. I'm hoping that Farmacia will show their best, what they're capable of, because I heard they're decent team here in Polish 8th level. Dawaj, farmacja! Szwajcarscy eksperci dobrze znają polskie realia. Gutas is man, pichka woman! Gutas, pichka! Gutas, pichka! Na pierwszy mecz w tej rundzie zagraniczni specjaliści przybyli obserwować bramkarza farmacji. Szkoda tylko, że takiego nie ma. To widziałem, że poszukujecie bramkarza. Tak. Dzień dobry, ja do bramkarza. Co? Podobno szukacie bramkarza. No coś tam szukałem. Ale jakiś bramkarz się zgłosił? Tak, w ogóle 5 osób napisało, w przyszłym tygodniu przyjdą. A dzisiaj gra się bez bramkarza? No a to co, ty się nie nadajesz? Wolałbym uniknąć bronienia. Nie no, bramkarzem, trenerem, ale tak bez. Ej, chłopie. No i się zesrał. Brawo! Zdrowie! No cóż, defensywa farmacji nie jest obecnie w życiowej formie. Na szczęście ofensywa wygląda dość obiecująco. Ale że to spierdolił. Nic więc dziwnego, że w pierwszym wiosennym meczu farmacja przegrała z WKS-em Rząśnik jedynie 0-8. Kibice płakali ze szczęścia. 3 dni popłaczesz i przejdzie, nie? To będzie mnie za luz. No, do wtorku. Tak. Bo w środę będę miał wolne i będę leżał w łóżku, to nie będę płakał. A do wtorku będę płakał, bo farmację przegrałem. Nie no, otwierasz dałem tutaj koledze na pamiątkę, żeby miał. Ja sobie będę otwierał chyba, nie wiem, jajami.
Swoich wiernych kibiców potrafi również rozpieścić ósmoligowa Jedność Warszawa. Czego dobrego pan się spodziewa? Tak, niczego dobrego nie spodziewa. Ostatnio jak byłem na Jedności, to przegrali 8-1. Jedność to drużyna wyznająca zasadę, że co za dużo punktów, to niezdrowo. Dzięki czemu jest jednym z kandydatów do zdobycia prestiżowego tytułu najgorszej drużyny Warszawy. Szanse są nie najgorsze, zwłaszcza po tym, jak drużynę przed rundą wiosenną opuścił golkiper. Oddaliśmy bramkarza, bo za dobry był po prostu. A nie macie bramkarza? No jeżeli można nazwać go bramkarzem, to mamy, nie? Rękawice ma. Ależ ten futbol się zmienia. Kiedyś na bramce stawał gruby, dziś ten, co ma rękawiczki. Kiedyś grywano w piłkę w każdych warunkach. Dziś zawodnicy KS2 Łomianki zastanawiają się, czy rozpocząć mecz z Jednością, bo mogą złapać katar. I tam oni coś mówili, że w ogóle nie chcą grać dzisiaj, że się boisko nie nadaje. No ja bym powiedział, że jest idealne, nie? Lepsze być nie mogło. Jedni chcą grać, tak, drudzy chcą płakać. Niestety magia słynnego warszawskiego stadionu Wembley tym razem nie zadziałała. Mecz odwołany i na pierwszy wiosenny wpierdol. Zawodnicy Jedności Warszawa muszą poczekać kolejny tydzień. Nie za ciepło dzisiaj? Właśnie obawiamy się troszeczkę tego, że, no, że warunki nie są sprzyjające. No nie ukrywajmy, bez lodu, bez minus 15 to ciężko się gra, w B-klasie szczególnie. Kto by się tego spodziewał? Mimo niesprzyjających warunków do gry, to jednak zawodnicy Jedności mieli w tym meczu dużo więcej do powiedzenia. Nie stoimy, nie czekamy! Dojdzie! Nie grali gra! Znowu! Co? Ma wyjścia do piły! Odbiegasz od tego, jak kurwa to trzymano! To miłe dla ucha spotkanie zakończyło się jednak sukcesem gości. Mieli co prawda drobne obawy. Filip, nachodzonego to my nie wygramy tego meczu. Ale 3-0 do przerwy wcisnąć im się udało. No ale jak się podobała? Działo się niezbyt wiele, ale zawsze wiesz, miło się spotkać przy meczu. Wiesz, z kim wygracie w ogóle dzisiaj? Z pomarańczowymi? Po pomarańczowych w następnej kolejce przyszła pora na czerwonych. O kurwa! I o dziwo, ten zespół również nie pogardził prowadzeniem z Jednością 3-0 do przerwy. Panowie! Musimy się! A skoro to dopiero początek, to już nie możemy doczekać się starć z niebieskimi, zielonymi czy żółtymi. I trzymamy kciuki, by ta paleta kolorów szybko się nie skończyła. Do śledzenia dalszych losów zespołu Jedność Warszawa chyba nikogo specjalnie zachęcać nie trzeba, ale... Fraszka na zachętę dla Jedności Warszawa. Jeśli cię nie cieszy widok Jedności Warszawa, to nie jest taka znów ważna sprawa. Weź sobie piłeczkę jedną na zachętę, no tak przed tym najbliższym świętem. Każdy mecz Interu to dla kibiców jedno wielkie święto. A zwłaszcza, gdy Inter gra wielkie derby z Milanem. Witamy na sparingu Inter Warszawa, Milan Łódź. Na to spotkanie gospodarze przygotowali prawdziwą perełkę. Trener Franek, tym razem również w roli zawodnika. Proszę państwa, z garażu wyjechało Ferrari. I mimo, że na początku meczu zostało nieco poobijane, to pod jego koniec nikt chyba nie miał wątpliwości, kto jest polskim Christianem Vierim. No jest Reneiro. O kurwa! Ułożoną ma tu stopę jedną. To jest zawodnik. Jesteś lepszym zawodnikiem czy lepszym trenerem? Takim samym beznadziejnym. Inter Warszawa przegrał z Milanem Łódź tylko dwoma bramkami. A sukces ten nie byłby możliwy, gdyby zawodnicy Interu nie udali się na przedmeczowe zgrupowanie. O kurwa! Wracacie z obozu. No. Ale naprawdę tam trenowaliście?
Oficjalnie? Nie, no oczywiście, że tak. No ciężkie treningi. Były zajęcia z piłką? Były zajęcia z piłką, były zajęcia ze sztangami, na kalimatach, różne zajęcia i oczywiście czas wolny. No. To nie jest łatwy rok dla kibiców Interu. W ubiegłym zespół spotkała bowiem wielka przykrość w postaci awansu. I w tym sezonie Inter musi użerać się w lidze siódmej. Na szczęście chłopakom w dupach się nie poprzewracało. I od samego początku sezonu grają jak za dawnych lat. To jak to wasze sukcesy w A-klasie? No idzie dobrze, co? Nie patrzysz na tabelę? No i co tam nie, widać? No idzie dobrze, no wiesz, jest okej. Okay, no. Jakie wyniki na razie macie? No pochwal się. No. W pierwszym meczu ile było? Prawie remis był. Czyli ile było? 0-10. No a w drugim, no już to już można było powiedzieć, że prawie zwycięstwo, bo 0-3. Kolejne mecze Interu miały w sobie coś z dobrego pornola. Raz delikatnie w pizdeczkę. Orzesz, kurwa. A raz ostro w dupę. Dobre! Orzesz, kurwa. Ale żeby nie było, to Inter również potrafił coś wsadzić. Zobaczmy pierwszego historycznego gola dla Interu w siódmej lidze. Jest! Wzruszająca chwila. Z Włoch przyjechałem specjalnie. Pierwszą bramkę Interu zobaczyć, się udało. Panie, 9 kolejek za nami w A-klasie. No nieźle. No, jak tam macie, jakie wyniki? No przecież ostatnio prawie remis, jak zwykle. Nie, no na razie zero, ale już dzisiaj będzie... Zero punktów. Tak, dzisiaj postanowiliśmy, że wygramy. Czyli do 10 razy sztuka. No jak? No, nie znasz tej reguły? Wygrają w końcu, nie? Szesta. Tego głupia. No do 10 razy sztuka. No. A która to kolejka? 11. 10. 10? No. No nie. Unik do 18. Przypomnijmy, że pan Waldemar myli się tylko 99 razy na 100. Nie inaczej było i tym razem. Inter wygrał, ale za 12. A dzięki tej wygranej zmniejszył stratę do lidera do 33 punktów. Mieliście taki mecz. Na pewno pamiętasz z Wkrą Pomiechówek. Dobrze, dobrze jedzie, z dobrych kierunków. Mieliśmy. No. Jak to się stało, że wygraliście? Nie odpowiem ci na to, bo jakiś co. Wszystko dobre, co się szybko kończy. Pasmo zwycięstw Interu Warszawa zakończyło się na jednym. A runda wiosenna to już typowy efekt starej miotły. O! Jak pan oceni swój występ? 2 na 10. Jak widać, stara piłkarska zasada działa. Człowiek z B-klasy wyjść może, ale B-klasa z człowieka nigdy. Kurwa, jak ja! Nowoczesny futbol nas nie jara. Barcy Realowi mówię nara. W moim sercu najniższa liga. B-klasa to moja rodzina. Ona dla was najcenniejsza rada. W piłce tylko jedna jest zasada. Nie ma futbolu bez alkoholu.